Dzień dobry, witam Państwa, Ewa Goetz, Worldwide School. Witam na sesji webinaryjnej, którą zatytułowaliśmy angielski po godzinach. Pomysł pojawił się stąd, że rozpoczyna się powoli sezon urlopowy i pomyśleliśmy, że dobrze by było zająć się może troszeczkę lżejszym tematem związanym z podróżami. W czasie tego webinarium doradzimy, jak odnaleźć się w sytuacjach towarzyskich, jak mówić się po angielsku na obiad, kolację, na drinka, jak i co zamawiać w restauracji bądź też w pubie. Wyjaśnimy pokrótce, czy należy się obawiać zaproszenia na pub crawling oraz opowiemy o różnych aspektach życia po godzinach. Ponieważ kultura angielskojęzyczna jest bardzo bogata i obejmuje praktycznie połowę świata, myśmy się zdecydowali zawęzić nasze webinarium do obszaru kultury brytyjskiej i na tym obszarze będziemy się koncentrować, więc jeśli wybierają się Państwo gdzieś dalej, za ocean, może następne webinarium będzie na temat zwyczajów amerykańskich, australijskich. Dzisiaj jesteśmy na terenie Europy. Mam nadzieję też, że po tym webinarium nie zrobimy się głodni, bo będzie trochę o jedzeniu, o smakołykach kuchni brytyjskiej. Jeśli chcemy się umówić na wyjście, going out, możemy się spotkać z następującymi pytaniami, bądź też sami możemy taką propozycję postawić. Fancy going for something to eat? What about going to that new Russell Crowe film? Tutaj ktoś proponuje nam raczej wyjście do kina niż do restauracji. Kulturalne wyjście do teatru może się rozpocząć następującą propozycją. Let's go and do some theater. Hamlet has had some great reviews. Może chcemy wyjść i zobaczyć jakąś interesującą wystawę. Wtedy proponujemy lub stawiamy propozycję I would like to see that new Italian exhibition. Jeśli wyjście jest tak zwaną domówką, możemy zapytać się wprost. OK, should we bring a bottle? Z tych kilku propozycji dzisiaj wybierzemy dwie. Wybierzemy się do restauracji i wybierzemy się do pubu, do baru, czyli najbardziej typowych miejsc, gdzie możemy spotkać się z kuchnią i z kulturą brytyjską. Chciałam się Państwa zapytać, czy Państwu kojarzy się jakaś konkretna potrawa z Wielką Brytanią, może jakieś danie, które jest takie typowo brytyjskie, może jakaś postać, no teraz mamy dużo programów kulinarnych w telewizji, mamy takie gwiazdy, które prowadzą programy kulinarne. O, widzę już pierwszą odpowiedź, pudding, doskonale, świetnie. Dzisiaj będziemy mówić o puddingach, bardzo różnych puddingach. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze Państwu się kojarzy z wyspami? Fish and chips, doskonale, też pojawią się w naszej dzisiejszej prezentacji. Czy jeszcze coś? Szkocka, świetnie, szkocka whisky, myślę, Pan Krzysztof napisał, i haggis również pojawią się. Ja myślę, że Państwo chyba widzieli moją prezentację gdzieś, bo wszystko, co w niej jest zawarte, jest tutaj w Państwa sugestiach. Angielskie śniadanie, tea. Herbata, świetnie, beer, doskonale. Proszę Państwa, widzę, że Państwu się bardzo dobrze kojarzy kuchnia brytyjska, ale postaram się pokazać też rzeczy, które są nowe, inne, bądź też naprawdę specyficzne dla tego regionu. Nie drwimy z brytyjskiej kuchni. Ja myślę, że najgorsza ona już ma za sobą i rozwija się bardzo dynamicznie, odkrywając bogactwo tradycyjnych produktów, ale czerpie jednocześnie inspirację z kulinarnych zwyczajów emigrantów, którzy masowo przyjechali do Wielkiej Brytanii. To też angielskie jedzenie, proszę mi wierzyć, jest doskonałe. Przykładem jest taka, no, jak na zdjęciu widać, dosyć niepozorna restauracja w Berkshire, Fat Duck, czyli pod tłustą kaczką, która już po raz kolejny od lat zdobywa gwiazdki w prestiżowym przewodniku kulinarnym Michelin, który jest przewodnikiem francuskim. Więc jeśli Francuzi uznają doskonałość kuchni brytyjskiej, to znaczy, że coś musi w tym być. Brytyjskie posiłki dzielą się na breakfast, czyli
śniadanie, o którym to angielskim śniadaniu w dalszej części naszego spotkania będziemy mówić. Następnym posiłkiem spożywanym około godziny 11 jest brunch, zwany również eleveness. To jest takie dosyć obfite drugie śniadanie. Lunch w Wielkiej Brytanii spożywa się na ogół między godziną 1 i 2. Słynny 5 o'clock to jest niekoniecznie tradycyjna herbata, to jest po prostu coś słodkiego, jakaś przerwa na kawę i coś słodkiego. Obiad lub też kolację, w zależności od tego, czy to jest bliżej godziny 6 czy godziny 8, spożywamy właśnie o tej porze. Mamy jeszcze jedno słowo w języku angielskim, supper, które oznacza późny, lekki posiłek. W obecnych czasach ze względu na styl życia właściwie ten posiłek jest niespożywany, natomiast słowo pozostało w języku angielskim dla oznaczenia bardzo uroczystej wieczerzy. Czyli na przykład nasza kolacja wigilijna po angielsku nazywa się Christmas Eve Supper. Ostatnia wieczerza również po angielsku nazywa się The Last Supper. No cóż, jesteśmy głodni, zdecydowaliśmy się wyjść gdzieś do miasta, żeby coś zjeść i możemy opisać nasze stadium głodu dwoma wyrażeniami. I'm starving, I could eat a horse. Jestem tak głodny, że po prostu mógłbym zjeść konia z kopytami, umieram z głodu. To oznacza, że wybiorą się Państwo pewnie na jakiś solidny, kilkudaniowy posiłek. Jeśli natomiast powiemy bądź usłyszymy określenie I'm just a bit peckish, to znaczy, że nie jesteśmy tak całkiem głodni, tylko chcielibyśmy coś przekąsić. W wielu restauracjach konieczne jest wcześniejsze zrobienie rezerwacji, ponieważ możemy się spotkać z sytuacją, że nie będzie wolnego stolika. Jeśli to robimy przez telefon, bądź też osobiście, stosujemy frazę, którą widzą Państwo na ekranie. I would like to book a table for two, jeśli idziemy we dwoje, for three, for four persons. Stolik zarezerwowany, jesteśmy już w restauracji. Przy wejściu możemy się spotkać z tabliczką Please wait to be seated. To oznacza, że musimy poczekać, aż podejdzie do nas kelner i wskaże nam stolik, bądź też zarezerwowany, bądź też taki, który nam się najbardziej w tym miejscu podoba. Tutaj na ekranie widzą Państwo takie dosyć krótkie menu, krótkie jeśli chodzi o potrawy, natomiast rozbudowane może trochę jeśli chodzi o różne elementy. Chciałabym zwrócić uwagę przede wszystkim na te najbardziej popularne, czyli starter, przystawka, coś co jemy przed głównym posiłkiem, jest to na ogół zimna przystawka, middle course, przystawka ciepła, czasami już na niej kończymy, bo nie mamy sił i miejsca na zjedzenie main course, czyli dania głównego. Przed właściwym deserem możemy zjeść pre-dessert, czyli owoce, deskę serów i właściwy dessert na sam koniec. Zwracam uwagę Państwa na jedną rzecz. Mamy w angielskim dwa słowa, które brzmią bardzo podobnie, mają zupełnie inne znaczenie. Dessert to jest deser, coś słodkiego, i słowo desert, pustynia. Także proszę zwracać uwagę, czy chodzi nam o dessert, coś słodkiego, czy desert, pustynię. Naszą podróż po Wielkiej Brytanii wypada zacząć od jej stolicy, od Londynu. To jest nie tylko stolica tego państwa, to jest też kulinarna stolica Wielkiej Brytanii. I właśnie jedzenie w londyńskich lokalach przypomina trochę taką podróż dookoła świata, ponieważ w tym labiryncie ulic możemy znaleźć wszystko. Możemy znaleźć połączenie geografii z historią, możemy znaleźć kuchnię śródziemnomorską, azjatycką, owoce morza, ryby, wszystkie smaki świata spotykają się w jednym miejscu i tam właśnie tradycja Wielkiej Brytanii, historia bogata tego kraju przeplata się z nowoczesnością.
Londyn nie jest reprezentatywny, jest wspaniałym miastem oferującym masę kulinarnych atrakcji, ale ja myślę, że warto się skoncentrować na kuchni lokalnej. Jeśli będą Państwo podróżować po Wielkiej Brytanii, zawsze warto spróbować przysmaków lokalnych. Z powodu klimatu wszystkie dania regionalne łączy wspólna cecha. Nie są zbyt skromne, ponieważ klimat jest chłodny, wilgotny, dania są na ogół sycące i solidne. Na północy Anglii polecamy spróbowanie flagowego dania Yorkshire Pudding. To jest taka babeczka, mam nadzieję, że tutaj tak pokazuję wskaźnikiem. Babeczka, no coś w rodzaju takiej pieczonej bułeczki, którą je się razem z doskonałą wołowiną, z bogatym sosem i warzywami. Kolejną potrawą, której nie sposób nie spróbować w Wielkiej Brytanii na północy, jest black pudding. O, przepraszam, przeleciał nam slajd, już sekundę. Nasza podróż nas troszeczkę cofnęła. Chwileczkę. Tak. O, świetnie, jesteśmy na właściwym miejscu. Troszkę za szybko przejechaliśmy. Black pudding. Wiele osób na moje pierwsze pytanie, z czym kojarzy się kuchnia brytyjska, odpowiedziało, że z puddingiem. To, co widzimy na ekranie, troszeczkę może nas zdziwić, ponieważ tak, widzą Państwo angielską kaszankę. Black pudding to jest angielska kaszanka i podawana jest podobnie jak w Polsce, więc można się troszeczkę nabrać w restauracji, myśląc, że jest to coś zupełnie innego. Południowa i południowo-wschodnia Anglia, czyli rejony położone nad morzem, oferują nam nieprawdopodobną ilość owoców morza, łososi, ryb morskich, krabów, a na ekranie widzą Państwo ostrygi, czyli oysters, więc jeśli już gdzieś próbować świeżych ostryg, to w południowej Anglii, gdzie podaje się je tak jak tutaj z sosem żurawinowym i cytryną. Morza Północne, które oblewają Wielką Brytanię, obfitują w kraby. Najbardziej znany krab, który może być zamówiony w każdej nadmorskiej restauracji wzdłuż wybrzeża brytyjskiego, to Crummer Crab. Bardzo często spożywany jest w postaci takiej właśnie sałatki krabowej z cytryną, śmietaną kwaśną i chlebem. Również na wybrzeżu brytyjskim warto spróbować homara, lobster, świeży, doskonały homar z Morza Północnego. W południowo-zachodniej Anglii, słynącej ze wspaniałych pastwisk i wspaniałych wyrobów mleczarskich, polecam Państwu spróbowanie w porze właśnie podwieczorkowej West Country Cream Tea, czyli słodkich bułeczek, scones, podawanych z gęstą, bardzo gęstą śmietaną, clotted cream, dżemem i angielską herbatą, do której jeszcze do herbaty wrócimy. Jeśli Państwo zrobią krok dalej i z południowej Anglii przyjadą do Walii, tam kuchnia jest troszeczkę mniej wyrafinowana, ale mają też swoją specjalność, czyli Welsh Rarebit. To jest taka grzanka z topionym serem, z dodatkiem piwa, jajek, sosu. Bardzo dobra, ciepła zakąska do piwa. Już lecimy dalej. Jesteśmy za chwilę w Szkocji i w Państwa odpowiedziach pojawił się haggis, czyli rzecz, która się kojarzy z kuchnią brytyjską. Proszę mi wierzyć, że to, co widzicie Państwo na obrazku, znacznie lepiej smakuje, niż brzmi i wygląda. Haggis to jest nic innego, tylko owcze i cielęce podroby, które z cebulą, owsem, przyprawami są właśnie duszone w takim owczym żołądku. Rzeczywiście nie wygląda to najlepiej, natomiast proszę mi wierzyć, smakuje doskonale, zwłaszcza jeśli wypijemy do tego szklaneczkę szkockiej
ale o szkockiej też będziemy rozmawiać. Po takim obfitym posiłku, typowy, smakowity, typowy, bo widzą Państwo butelkę whisky, więc z kropelką whisky, deser, Cranachan, bardzo ładne, stare celtyckie słowo, prażane płatki owsiane z bitą śmietaną i malinami. Jeśli przekroczymy morze i trafimy do Irlandii, tamtejsza kuchnia nie oferuje nam zbyt wielu smakowitych potraw. Związane jest to prawdopodobnie z dosyć dramatyczną historią tego kraju, kiedyś bardzo ubogiego, ale na pewno warto zjeść specjalność irlandzką, czyli Ulster Fry. Jest to odmiana angielskiego śniadania, do którego jeszcze też za chwilę wrócimy. Posiłek w Irlandii bardzo często wieńczy Irish Coffee, którą Państwo być może znają. Wersja Irish Coffee czasami jest serwowana w Polsce. To nic innego niż kawa z dodatkiem whisky. Jeśli już zdecydujemy się, niezależnie od tego, w której części Wielkiej Brytanii się znajdziemy, jeśli się zdecydujemy już zasiąść w restauracji i wybrać przysmak, którego chcemy skosztować, może do nas podejść kelner, waiter, lub kelnerka, waitress. To jest jedno z niewielu słów angielskich, których jest rozróżnienie na męski zawód i żeński. Kelner zwróci się do nas tymi słowy. Would you like to order? Can I help you? Are you ready to order? Are you going to try any of our specialties? Rolą kelnera jest nie tylko przyjmowanie zamówienia, jest też sugerowanie potraw. Jeśli nie jesteśmy zdecydowani, co w danym rejonie lub w danej restauracji jest specjalnością, być może, że pomoże nam w tym kelner. Would you like some fish? What about some soup? Can I get you some drink? Won't you go for some coffee? Krótko mówiąc, jesteśmy zasypywani propozycjami ze strony kelnera i możemy liczyć również na jego poradę. Kelnerzy bardzo często dopytują się, jakiego rodzaju mamy preferencje dotyczące jedzenia, zwłaszcza to dotyczy mięsa. Być może Państwo wiedzą, a jeśli nie, to uprzedzam, że mięso w Wielkiej Brytanii jest smażone znacznie krócej niż u nas, także mogą Państwo trafić na zupełnie krwisty kawałek mięsa, w związku z czym trzeba zaznaczyć, jeśli się chce mięso lepiej wysmażone, że chcemy coś, co jest well done. Do you prefer it well done? How do you like it? Jak sobie Państwo to życzą mieć przyrządzone? Jeśli kelner chce nas zapytać o napoje, what would you like to drink? Albo prościej, anything to drink. No i teraz wchodzimy jakby w nasze buty, w buty klienta. Składamy zamówienie. Excuse me, waiter. We'd like to order some soup. We'd like to order some champagne. Odpowiednikiem tego jest zdanie we are ready to order now, albo prościej I'd like, I want some local dish, I will go for some crab salad, please bring me a bottle of mineral water. Klient w odpowiedzi na sugestie kelnera może przyjąć jego sugestie, yes, please, albo krótko mówiąc odpowiedzi, że nie jest zainteresowany daniem lub napojem. No thanks, I'd like some, for example, non-alcoholic drink. Przy zamawianiu drinków podobnie, I'd like something to drink, could you bring me a bottle of red wine, please. Tutaj zwracam uwagę, co widać na tym obecnym slajdzie, zwracam uwagę na używanie słowa please, które nas Polaków troszeczkę śmieszy, bo dosyć dużo jest tego proszenia, natomiast w kulturze angielskiej właśnie w takich sytuacjach należy kończyć swoją prośbę słowem please. Wtedy jesteśmy w standardzie języka, nie używając słowa please, wychodzimy na troszeczkę mniej jakby kulturalnych. No cóż, posiłek zjedzony, napoje wypite, czas żegnać się z restauracją, w związku z czym prosimy kelnera o
rachunek. Could I have the bill, please? Could you bring me the bill, please? I teraz w zależności od sytuacji, kto płaci za rachunek, możemy użyć idiomu. Ci z Państwa, którzy byli na moim webinarium o idiomach kilka miesięcy temu, może pamiętają ten idiom. We're going Dutch. Czy ktoś z Państwa był na moim webinarium i czy ktoś z Państwa wie, co oznacza ten idiom, kiedy jesteśmy w restauracji i mówimy We're going Dutch. Krótkie pytanie. Czy Państwo znają ten idiom? Bardzo pożyteczny w kulturze zachodniej. Świetnie, Pani Kasiu, doskonale, porówno. Tak, dokładnie. We're going Dutch, czyli mówiąc w wolnym tłumaczeniu, idziemy na Holendra. Holendrzy są narodem bardzo oszczędnym, ale tak już zupełnie poważnie mówiąc, to oznacza, że dzielimy porówno rachunek pomiędzy osoby, które uczestniczą w posiłku. I teraz taki króciutki, może nie test, ale takie pytanie. Proszę powiedzieć, w jakiej kolejności ustawiliby Państwo następujące czynności? Have the main course, ask for the bill, look at the menu, book a table, have the starter. Czyli mamy kilka czynności związanych z wyprawą do restauracji. Tak, już widzimy, świetnie, pierwsze odpowiedzi. Doskonale. Widzę, że sporo osób aktywnie nas słucha i udzielają Państwo, jak do tej pory, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Doskonale. Bardzo dziękujemy. Czyli zaczynamy. Book a table, czyli pierwsza odpowiedź D. Look at the menu. Doskonale. Have the starter. Tak, zjadamy przystawkę. Have the main course, zjadamy danie główne, ask for the bill. Doskonale. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w tym króciutkim teście i przechodzimy dalej do rzeczy, o które pytałam na samym początku naszego spotkania. Z czym się Państwu kojarzy kuchnia brytyjska? English breakfast, na początek dnia śniadanie angielskie ze względu na klimat, duże, obfite, składające się z kiełbasek, jajek na bekonie, pomidorów pieczonych, kaszanki, co my mamy jeszcze, fasolka, tosty. Śniadanie jest ogromne, do tego kubek herbaty z mlekiem i jesteśmy gotowi na spotkanie dnia. Również w czasie naszego krótkiego quizu ktoś z Państwa, chyba Pan Krzysztof, odpowiedział fish and chips. Tak właśnie wyglądają zawinięte w gazetę fish and chips, czyli frytki z rybą kupione do kupienia praktycznie na każdej ulicy, na każdym rogu, niezależnie czy to jesteśmy nad morzem, czy też w głębi kraju. Trochę nie do pomyślenia w Polsce, gdzie świeżą rybę możemy kupić tylko nad morzem. Angielska kuchnia uwielbia sosy. Tych sosów jest mnóstwo. Ja chciałam Państwu pokazać sos, który chyba najbardziej jest podobny gdzieś w smaku do naszej żurawiny. Też jest stosowany do mięs, sos porzeczkowy, Cumberland sauce. Bardzo często właśnie w restauracjach dostaną Państwo różne sosy, które tu też się pojawią u nas w kuchni brytyjskiej. Mięso z takim właśnie ziołowo-słodkim albo słodko-korzennym, słodko-owocowym sosem. To jest standard. I tu zaraz za chwilę pokaże nam się slajd. O właśnie, lamb with mint sauce, czyli jagnięcina z sosem miętowym. Podobnie jak w przypadku haggis, to troszkę lepiej smakuje niż wygląda. Dosyć oryginalne połączenie mięsa z sosem przyrządzonym ze świeżych liści mięty. Jeśli chodzi o takie ogólnoangielskie bezpieczne dania, shepherd's pie, czyli zapiekanka pasterska, bardzo przyjemne naszemu słowiańskiemu podniebieniu danie, bo to jest taka zapiekanka z zmielonego mięsa, z płatkami ziemniaków, z przyprawami. Danie bezpieczne, mogą Państwo je bezpiecznie zamawiać. Po spożyciu
lunchu, na który właśnie możemy sobie zamówić shepherd's pie albo lamb with mint sauce. Pora na English tea, 5 o'clock, czyli wydarzenie towarzyskie w ciągu dnia, chwila wytchnienia, przerwy, filiżanka herbaty, do tego bardzo często słodkie bułeczki z bitą śmietaną lub z dżemem. Jedna tylko uwaga na temat herbaty angielskiej. Wiem, że pije się ją z mlekiem, ale ona nie smakuje tak jak nasza bawarka. Anglicy najpierw wlewają odrobinę tłustego mleka, bardzo tłustego, to jest właściwie taka śmietanka, i później bardzo mocny napar z herbaty bliski naszej esencji. Także tak naprawdę ta herbata ma specyficzny smak, bardzo dobry i nie ma nic wspólnego z niezbyt lubianą właśnie u nas bawarką. Oprócz słodkich rzeczy na podwieczorek bardzo często dostaniemy, to są właśnie takie charakterystyczne, cucumber sandwiches, czyli kanapki z ogórkiem, lekkie, świeże, zielone. Również na podwieczorek możemy zjeść bread and butter pudding. Proszę zwrócić uwagę, pudding nam się pokazał w drugiej odsłonie. Za każdym razem w niczym nie przypomina naszego budyniu. To jest po prostu zapiekanka z gotowego ciasta z bakaliami. Do tego podaje się śmietankę. Może nie w restauracji, ale gdy będą Państwo w Wielkiej Brytanii w okresie świątecznym, na pewno zostaniecie Państwo poczęstowani Christmas pudding, który no, jak po raz trzeci, w trzeciej odsłonie okazuje się nie być budyniem, tylko czymś zupełnie innym, takie skrzyżowanie troszkę keksu z piernikiem. Kolejną brytyjską specjalnością są kanapki, sandwiches, które pochodzą od nazwiska Lorda Sandwicha. Dzięki jego hazardowym zwyczajom powstała jedna z najsłynniejszych przekąsek w ogóle w historii świata. Hrabia bardzo niechętnie odchodził od karcianego stołu, więc poprosił, żeby jedzenie mu dostarczano w ten sposób. Mięso między dwa kawałki chleba, mógł trzymać karty, grać dalej. Do tej pory jego potomkowie prowadzą sieć sklepów sprzedających bardzo wyrafinowane, piękne kanapki, więc jeśli zobaczą Państwo sieć Lord Sandwich, to naprawdę są potomkowie słynnego Lorda Sandwicha. W tej chwili oczywiście te kanapki wyglądają zupełnie inaczej, one są bardziej wyrafinowane, dużo się w nich dzieje. No i tutaj taki typowy przykład stołu kanapkowego w restauracji. Słowo sandwich może być naszym fałszywym przyjacielem, więc jeśli w menu restauracji bądź baru zobaczycie Państwo Victoria Sandwich, to nie będzie kanapka. To będzie słodki deser, podobno ulubiony deser królowej Wiktorii. Victoria Sandwich to nic innego, tylko biszkopt przekładany bitą śmietaną i konfiturami. No i teraz takie małe zaskoczenie. Otóż Wielka Brytania mało komu kojarzy się z serami. Tymczasem dzięki wspaniałym hodowlom bydła i owiec brytyjskie sery właściwie są traktowane na równi z serami francuskimi, szwajcarskimi, holenderskimi, tylko że jedzone są na koniec posiłku. To jest deska serów, którą się podaje między daniem głównym, a ewentualnie jakimś słodkim deserem na koniec. I tu chciałam Państwu pokazać, one są podawane na ogół z krakersami, nakłada się kawałek sera na takiego krakersa i spożywa. Cztery gatunki serów, chyba taki, który ja, przepraszam, podświadomie umieściłam jako pierwszy, bo to jest mój ulubiony, Stilton, delikatny, ale wyrazisty ser pleśniowy, Carefully, bardzo smaczny ser walijski. No i za chwilę Państwo zobaczą, zaraz nam się przesunie slajd, Stinking Bishop, ser jak widać na zdjęciu, dosyć aromatyczny, ale w smaku wyborny i popularny również w Polsce, ale odbiegający niestety i wyglądem, i smakiem od swojego brytyjskiego oryginału cheddar. Skoro spróbowalibyśmy, jeśli spróbowalibyśmy tych wszystkich potraw, nawet odrobiny z nich, mogłoby się okazać, że troszeczkę za dużo zjedliśmy, too much food. I wyrażenia, które pozwalają nam określić ten stan, I'm absolutely stuffed, odpowiednik tego wyrażenia, I'm full,
I couldn't eat another thing. If I tried, I think I've eaten too much. I jeszcze jeden króciutki test. Proszę mi powiedzieć, czy Państwo pamiętacie kilka slajdów temu? Dwa, trzy slajdy temu pokazałam Państwu sery brytyjskie. Który z tych serów to jest ser popularny ser brytyjski? Camembert, Stilton, Emmentaler. Doskonale, Stilton, tak. Świetnie. Widzę, że ojej, ile odpowiedzi. Cieszymy się bardzo, znaczy, że Państwo nas słuchacie. Stilton, proszę zapamiętać tę nazwę. Jeśli będziecie Państwo mieli okazję kupić ten ser w Polsce, zwłaszcza sieci sklepów Marks & Spencer oferują towary brytyjskie, być może, że tam można kupić kawałek prawdziwego Stiltona. Proszę Państwa, byliśmy w restauracji, trochę goni nas czas, więc szybciutko, szybciutko wychodzimy z restauracji i idziemy dalej. Let's go for a drink. Let's go down the pub. Let's go out for a few bevies. Chodźmy na kilka piw. Let's go for a few jars. Chodźmy na kilka kufelków. Let's get the booze. Co prawda patrzę na zegar i jest pora taka, że no, trudno nam naprawdę zaprosić się na drinka, no ale to jest temat tego webinarium, więc oczywiście w teorii będziemy mówić o wielkim i ważnym elemencie kultury brytyjskiej. Pub crawling, czyli odwiedzanie pubów. Słowo crawl pochodzi od pełzania, stąd zresztą bardzo popularny styl pływacki, crawl, to jest spolszczona nazwa tego czasownika. To jest chodzenie od pubu do pubu, i próbowanie lokalnych piw, lokalnych specjalności. Niezależnie od tego, do jakiego pubu pójdziemy, spotkamy zderzenie kilkusetletniej tradycji z ogromną nowoczesnością. Tu widzą Państwo na zdjęciu taki typowy, narożny pub brytyjski. Słowo pub pochodzi od słowa public house. Towarzyskie spotkania Brytyjczyków na ogół odbywają się z drinkiem w ręku. Myślę, że nie są Państwo tym faktem zdziwieni. I taki właśnie zwyczaj picia w towarzystwie doprowadził do powstania pubu, czyli instytucji będącej od wieków nieodłączną częścią kultury brytyjskiej. Local. Local nie oznacza słowa local. Local chodzi o pub najbliższy, ulubiony, do którego na ogół chodzimy. W Wielkiej Brytanii jest około 60 tysięcy pubów. Tam się nie tylko pije drinki, tam się je, tam się gra w quizy, jest muzyka na żywo, jest masa konkursów, spotykamy znajomych, także funkcja społeczna pubu jest znacznie szersza niż tylko wypicie piwa bądź drinka. A zanim jeszcze powiemy tutaj o tych godzinach, które widzicie Państwo na ekranie, od roku 2007 całkowity zakaz palenia. Jakoś to się dało przeprowadzić w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, także raczej jeśli zapalimy papierosa, to przed pubem. Około 15 milionów Brytyjczyków chodzi do pubu przynajmniej raz w tygodniu, także to jest nieprawdopodobna skala. Puby brytyjskie zamykają się o godzinie 23, więc ja myślę, że jak na nasze standardy dosyć wcześnie, 15 minut przed 23, usłyszymy dzwoneczek lub inny sygnał dźwiękowy. 22:45 to jest drinking up time, czyli czas na dopijanie drinków, bo o 23 bezwzględnie puby się zamykają. Jeśli chcemy popróbować wyrobów przemysłu browarniczego, możemy wybrać między Tight House, 3/4 pubów to są Tight House, a więc puby należące do konkretnych browarów, więc tylko konkretne gatunki piwa będą tam oferowane. Natomiast jeśli wybierzemy Free House, możemy mieć pewność, że wybór trunków będzie o wiele większy. No i cóż, jesteśmy w pubie lub też w barze. Na pytanie what are you having? Odpowiadamy a pint of beer, please. What would you like to drink? I'd like a soft drink, please. Znów słowo please się pojawia. What can I get you? Co mogę ci zaoferować? I ostatnie, it's my round. To moja kolej. Co chcesz? Co to będzie? W pubie
za ladą możemy spotkać miłą panią, to jest barmaid, albo miłego pana, barman. W amerykańskim, angielskim często spotkają się Państwo ze słowem bartender, ale umówiliśmy się, że jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Barman może się nas zapytać one for the road, dosłownie jeden na drogę, czyli ostatni napój, a my odpowiadamy no thanks, I'd better not, kiedy czujemy, że już troszkę za dużo wypiliśmy. No i cóż możemy w tymże barze albo i pubie zamówić? A pint. A pint to jest jednostka miary, duża szklanka, około 0,6 litra. W takich szklankach na ogół serwuje się piwo. Half a pint, czyli połowa tej objętości, mała szklanka piwa. Piwo może być draft, czyli tak zwane lane, or bottled. Draft or bottled. A chaser to jest mały drink mocny, który zamawiamy do piwa. Słowo chase to jest poganiać, czyli ścigać. Chaser to jest coś, co pogania, a więc wzmacnia działanie piwa. Zobaczą Państwo często w pubach brytyjskich, że klienci zamawiają właśnie na przykład a pint of beer and a chaser. A double, podwójna porcja, na ogół mocniejszego alkoholu. I drop of the hard stuff, czyli kropelka czegoś mocniejszego. Słowo beer bardzo często jest równoważnie używane ze słowem ale i w pubach brytyjskich, oprócz polskiego piwa, które też jest tam serwowane, zwłaszcza w free houses, możemy spotkać następujące gatunki. Pierwszy, najbardziej rozpowszechniony, to jest bitter, najpopularniejszy gatunek piwa, troszkę słabszy niż nasz, może dlatego brytyjscy turyści tak łatwo tracą głowy w naszych polskich pubach. Podawany jest praktycznie bez piany, jest ciemniejszy. To jest bitter, to jest to piwo bez piany. Mild to jest jego troszkę łagodniejsza odmiana, tam jest mniej chmielu, więc jeśli nie lubimy chmielu, to zamawiajmy mild. Piwo najbliższe naszym europejskim standardom to lager. To jest lager jasne i, no tak jak mówię, bardziej zbliżone do naszego smaku. Natomiast piwo, które wypijemy na Wyspach Brytyjskich, i to koniecznie trzeba uczynić, bo tylko tam smakuje najlepiej, to stout, czyli mocna, ciemna wersja portera, lekko słodkiego piwa o takim zbożowym smaku. Sztandarowym, flagowym piwem jest oczywiście Guinness, którym podobno można się wręcz najeść, jest tak esencjonalne. Proszę Państwa, no umówmy się, w pubie po takiej ilości wypitych trunków, być może, że będziemy chcieli się udać w ustronne miejsce, sposób na delikatne, dyskretne poinformowanie swojego towarzystwa, że się tam udajemy, to jest właśnie użycie tego wyrażenia I'm going to spend a penny, idę wydać pensa, czyli zapłacę pensa za toaletę. W pubach nie tylko, tak jak powiedziałam, nie tylko jemy, nie tylko pijemy, nie tylko spotykamy się ze znajomymi, w pubach również gramy. Każdy pub ma swoje jakieś lokalne gry, ale najbardziej popularną, uniwersalną jest gra w rzutki. What about a game of darts? Co powiesz na jedną rundę rzutek? Na tablicy kredą zapisujemy wyniki. Do tej pory nie stwierdzono, jak ilość spożywanego alkoholu wpływa na celność rzutów. Proszę Państwa, króciutkie pytanie sprawdzające, czy Państwo są z nami. Proszę powiedzieć, jakie dwa rodzaje piwa Państwo zapamiętali? Doskonale, bitter, mild, lager, draft and bottle. Pani Patrycjo, świetnie, stout, mild, doskonale, świetnie. Bardzo się cieszę, czyli Państwo słuchacie nas, bardzo się cieszymy. Kolejnym charakterystycznym dla Wielkiej Brytanii napojem jest cydr.
cider, czyli taki lekko musujący, lekko alkoholizowany napój jabłkowy, pity w takich fajnych kufelkach, bardzo smaczne, często pity do posiłków, do mięs. Nawet jest takie przysłowie na okoliczność mieszania różnych drinków: cider on beer, never fear. Beer upon cider makes a bad driver. To powiedzenie wskazuje nam kolejność, w jakiej powinniśmy spożywać brytyjskie specjały alkoholowe. Czyli najpierw piwo, potem cydr, nigdy odwrotnie, ponieważ no, możemy mieć przykre konsekwencje. British wine. Być może, że Państwo wiedzą o tym, ale też wiem, że wiele osób jest zdziwionych, że w Wielkiej Brytanii uprawia się wino, tymczasem rzeczywiście są rejony, w których są uprawiane różne gatunki win i proszę mi wierzyć, nie są one najgorsze. Oczywiście wino brytyjskie najlepiej smakuje w Wielkiej Brytanii, również w Polsce możemy dostać w sklepach Marksa i Spencera, mogą Państwo spróbować. No i cóż, nie byłoby tej prezentacji bez whisky. Mamy dwa warianty pisania tego słowa. Whisky pisane w ten sposób odnosi się do szkockich wyrobów. Czyli jeśli zobaczą Państwo na etykietce whisky, oznacza to, że trunek pochodzi ze Szkocji. Jeśli słowo whisky pisane jest w ten sposób, tutaj mamy przykład whisky Jameson, to jest whisky irlandzka, ponieważ między tymi dwoma krajami istnieje odwieczny spór, kto był pierwszy w wynalezieniu tego trunku. No, trudno powiedzieć, ponieważ obydwa narody są celtyckie, a słowo whisky pochodzi właśnie od celtyckiego słowa whisk breatha, czyli woda życia. To też dosyć ciekawe, woda życia. Często na półkach sklepowych widzimy whisky, która ma na etykietce ma napis single malt albo blended. Single malt to jest wysokogatunkowa whisky z jednej destylarni, robiona tylko i wyłącznie ze słodu jęczmiennego, bardzo szlachetna, natomiast inne odmiany whisky to na ogół są blended, powstają z połączenia właśnie single malt i whisky zbożowej z wielu destylarni. Nie chcę powiedzieć, że to są zlewki, nie, bo to są doskonałe produkty, ale bardziej ceniona i droższa jest single malt. Na smak whisky wpływa wiele elementów, takich jak na przykład jakość wody, typ jęczmienia, ale również rodzaj beczek, z jakiego drewna są robione i długość leżakowania. Żołnierze angielscy walcząc z Holendrami w wiekach średnich przywieźli do Wielkiej Brytanii gin, czyli Dutch courage, to jest dawna nazwa tego trunku jałowcowego. Proszę uważać, bo gin brytyjski jest mocniejszy niż ten nasz polski, ma troszeczkę też inny smak, bardziej taki cytrusowy. Picie napojów alkoholowych w Anglii ma też charakter sezonowy, w związku z czym w porze zimnej bardzo często pije się nam grzane wino, smakuje identycznie jak wino, które możemy wypić u nas w Polsce, a w dni upalnej, proszę wierzyć, czasami w tamtym klimacie też tak bywa, pije się shandy, czyli napój, który powstaje z połączenia między 50-50, czyli pół na pół, to jest piwo z taką lemoniadą cytrusową, albo pims, gorzkawy, czerwony lekki alkohol z owocami cytrusowymi i dużą ilością lodu. Niezależnie od tego, co wybierzemy, przy wznoszeniu toastu mówimy na zdrowie. Cheers! No cóż, troszkę tych alkoholi nam tu mignęło na ekranie i być może, że too much alcohol powoduje pewne stany niekoniecznie dla nas przyjemne. To też jest sytuacja międzyludzka i też trzeba umieć o takiej sytuacji opowiedzieć. W związku z czym I'm a bit tipsy, let's get a cab. Wiesz, trochę kręci mi się w głowie, może weźmiemy taksówkę. I've been partying all weekend. Balowałem cały weekend. I've got a really bad hangover. My head is killing me. Hangover, czyli kac.
Proszę Państwa, zbliżamy się powolutku do końca naszego szybkiego rajdu po kulinariach Wielkiej Brytanii. Na koniec mały test. Czy Państwo pamiętacie, what is a local? Is it your favorite restaurant? Is it your favorite pub? Is it your favorite magazine? B, dokładnie, najbliższy pub, zgadza się, czyli odpowiedź B, świetnie, mamy masę odpowiedzi, widzę, że Państwo słuchali. A w takim razie proszę powiedzieć, czy Państwo pamiętacie, co to jest round? What is a round in the pub? Is it a circle? Is it a game? Is it somebody's turn to buy a drink? Świetnie, same odpowiedzi C, doskonale. To jest kolejka w sensie, teraz jest kolejka na kupienie komuś drinka. Proszę Państwa, dziękujemy serdecznie za uwagę. Tak naprawdę to było takie trochę prześlizgnięcie się po temacie, bo jest on niesłychanie bogaty i można by tu nie jedna, kilka webinariów poświęcić każdej z tych dziedzin, o której wspomnieliśmy. No ale mam nadzieję, że Państwa to zaciekawiło i zachęciło do pogłębiania wiedzy, jeśli Państwo będą chcieli jeszcze więcej wiedzieć zarówno o obszarach kultury brytyjskiej związanych właśnie z kulturą kulinarną, jak i o języku, który bywa przydatny. Prosimy o wiadomość, o maile, a może teraz macie Państwo, może macie Państwo jakieś pytania. Bardzo dziękujemy Ewie i prosimy Państwa właśnie w tej chwili o zadawanie pytań. Damy Państwu trochę czasu na wpisanie tych pytań, a ja w międzyczasie chciałabym serdecznie po pierwsze zaprosić na nasze kolejne webinarium, które będzie w czerwcu i na pewno na początku.